innowacyjny system belek na pasie. Rękawice. Ochraniacze. Tarcze. Ubrania. Odzież klubowa. Czyli wszystko, czego potrzebujesz na treningu i poza nim. sparringpartner.pl. Cześć, dzień dobry, Wiktor Widas z tej strony, sparringpartner.pl, a ze mną, uwaga, po raz drugi Paweł Falko, bo nagraliśmy już pół rozmowy, ale zasada jest jedna, sparringpartnerze, musisz to zapamiętać, zawsze jeden wywiad nie wychodzi. A, okay. Zawsze, to nie ma tak, że wszystkie wyjdą, tak? Dobrze. Któryś trzeba powtórzyć. Byli tacy, którzy powtarzali dwa razy, mam nadzieję, że dzisiaj na ciebie nie padnie. Cześć. Cześć. Paweł, już trochę podsumowaliśmy, natomiast tylko tyle, żebyśmy wrócili. Duży turniej, ale jednocześnie duży sukces. Podpiszesz się pod tymi słowami? Wiesz co, ja, bo tak naprawdę bez moich ludzi, bez mojej ekipy tutaj Kołobrzeskiej, tak, tutaj też tyłu. Już nagrywają jeszcze tutaj za twoją kamerą, uśmiechają się i tak, i próbują nas dekoncentrować, no to wiesz, ja tylko no jestem jako osoba, nie, tak naprawdę całą chmarę roboty tutaj moi ludzie wykonali, no faktem, ja jako powiedzmy osoba, która gdzieś tam to spina, gdzieś to tam dogrywa i tak dalej, no to okej, okay, no to mogę się pod tym podpisać. Mam wrażenie, że bardzo dużo pracy wykonaliście przy ogarnięciu tego wszystkiego, przy samej organizacji do dnia dzisiejszego, bo ta organizacja to nie jest dwa dni, nie? Nie, tak. To przygotowanie takiego turnieju to jest tak no już od tygodnia, ja tak już miałem ścisłe takie gdzieś tam szykowanie tego wszystkiego i dopinanie. No a ostatnie dwa dni, czwartek i piątek jeszcze, no to cały czas ogień, także tak jak mówisz, no nie jest to jeden dzień, nie jest to jeden wieczór. W poprzedniej rozmowie też mówiliśmy o tym, że dzisiaj było ponad 500 zawodników, oczywiście w dwóch turniejach, bo dzisiaj mieliśmy dwa turnieje. Tak. Z jednej strony Mistrzostwa Polski PZKK, z drugiej strony, Morska Perła, widzisz. Umino-Sindziu. Jeszcze raz? Umino-Sindziu. To ja nie powtórzę, wybacz. Bardzo duży turniej, organizacyjnie nie było jakichś strasznych zawieszek, rzeczywiście troszkę później ruszyliśmy wszyscy, ale potem skończyło się właściwie zgodnie z planem. No tak, gdyby nie ta obsuwa, to tak brzydko powiedziane, ale gdyby nie ta troszeczkę przyciągnęła nam się ta odprawa, nie? Gdybyśmy zrobili to wcześniej, w sensie tą odprawę, ale też część ekip przyjeżdżała jeszcze dzisiaj, część jeszcze weryfikacji była dzisiaj, także no tak zadecydowaliśmy, no i tak naprawdę wystartowaliśmy tam pół godziny, 40 minut później. Ale finalnie tak naprawdę mieliśmy skończyć o godzinie 17:30, tak system pokazywał, no a skończyliśmy o godzinie 18:20, więc tak, no tak coś koło tego to się wszystko pokończyło, więc no uważam, że jak na tylu zawodników, to i tak jest no nieźle. Ja ze swojej strony mogę chyba tylko dodać, że na tym turnieju zobaczyłem dzisiaj zawodników, instruktorów, których zasadniczo bym się nie spodziewał i wydaje mi się, że w pewien sposób rozwój tej organizacji jest duży i prężny. Czy zgodzisz się ze mną, że to, że kolejne kluby napływają do tego PZKK, to jest jakiś znowu sukces i ogrom waszej pracy? Znowu te to takie... No sukcesy, no nie, dlaczego mamy mówić o tym, że znowu się nie udało? No, powiedzmy, że to był dobry turniej i wszystko się rozwija. Wiesz co, no ja się cieszę, że... No ja się cieszę. Generalnie rzecz biorąc się cieszę, że Kyokushin się otwiera na nowe możliwości i przestaje być hermetycznie zamkniętym środowiskiem, że parę rzeczy się klaruje. No nie chcę tutaj za bardzo gdzieś tam jakoś w politykę wchodzić, chociaż no nie chcę wchodzić za bardzo w politykę, ale... No co mam powiedzieć, no jest fajnie, są fajni ludzie, z którymi można naprawdę fajne rzeczy robić, można naprawdę fajne turnieje robić na bardzo fajnym poziomie. Przede wszystkim zawodnicy zaczynają być doceniani i za miejsca w kategoriach senior są nagrody finansowe. To jest bardzo, myślę, atrakcyjne dla zawodników. Nie wiem, czy to jest jakiś magnes, tak? No, myślę, że na pewno. No
po części pewnie też, tak? Bo przestają walczyć tylko o uścisk organizatora, prezesa, sędziego głównego i tak dalej, i medal, i dyplom, ale mogą poczuć to na swoim koncie albo, no nie wiem, no cokolwiek. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy jest to tak zrobione, że połowę stypendium pokrywa Polski Związek Karate Kontaktowego, a połowę organizator po prostu mistrzostw. Tak, docelowo, z tego co wiem, ma to się przekształcić w taki sposób, że związek będzie pokrywał w 100% te stypendia. No, te pieniądze się biorą po prostu z tego, że kluby opłacają składki członkowskie do związka, a związek wykorzystuje i zwraca je z powrotem do zawodników. No i to jest dobry kierunek, w mojej opinii przynajmniej. Natomiast ja bym jeszcze chciał dzisiaj o tym turnieju, który według mnie bardzo mocno stał, jeżeli chodzi o juniorów, juniorów młodszych, ale przede wszystkim o seniorów. I to też zdążyliśmy już zamienić dwa zdania, tak, że kategoria dzisiaj kobiet minus 55 przede wszystkim, faceci minus 70, minus 80. To była naprawdę topka, tak, polska. Tak. I to taka, która rzeczywiście lubi pojeździć na mistrzostwa Europy i wyżej, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. No, u dziewczyn ta minus 55 kategoria, no to po prostu dynamit, nie? Tam walki, jak walka szła, to po prostu czasami nie było widać technik, bo były tak szybko wykonywane i bardzo dynamiczne, bardzo, bardzo, bardzo takie eksplozywne. No, 70, Oskar, Mbala. Nie. To 8-0. A to 8-0, sorry. Kuba Pałaszewski 7-0 wygrał. Tak, Kuba Pałaszewski. No. W finale z Wiktorem Hadałą. Tak, z Wiktorem Hadałą. Też bardzo fajne, dynamiczne walki. Natomiast według mnie najbardziej, najmocniejsza była 80. Tak, tak, tam byli najbardziej utytułowani zawodnicy. No co, nie będę tutaj bajdurzył z różnych organizacji, z różną historią. Fajnie, że przyjechali, zawodnicy, no... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, no powiem, no przecież to się nigdzie nie ukryje. No, zawodnicy z Sinu przyjechali, tak, bardzo fajni, także no fajnie, no ja się cieszę. Jako organizator bardzo się cieszę, że zostałem obdarzony, moja ekipa została obdarzona takim zaufaniem, no bo co, no możemy zorganizować Mistrzostwa Polski, tak, ale zawodnicy nie przyjadą i leżymy, nie, generalnie rzecz biorąc. No myślę, że zachętą rzeczywiście było to, że były te nagrody finansowe i to nie ma też co ukrywać, że no, bo się nie spodziewali, że będą. No, od początku było mówione, że te nagrody będą, tak, i też tak. Zawodnicy dzisiaj wprost mówili do kamery, nie, że przyjechali, bo kurczę, bo mogli wygrać kasę i to poniekąd było ich też przepustka na pojechanie na przykład na Mistrzostwa Europy jako super, cegiełka do czegoś. Super, to super. Super. No, to jest naprawdę mega temat. Jeżeli w ten sposób oni mogą sobie pomóc, tak, dalej w spełnianiu jakichś celi i dalej się po prostu realizować w tym, co kochają, w tym, co robią. No bo nie umówmy się, tak? No nikt z tego, powiedzmy, to nie jest sport, to nie jest sport, tak? To przede wszystkim karate jest sztuką walki, ale nie jest to sport profesjonalny, gdzie są jakieś pieniądze duże, nie? No, tak naprawdę te stypendia finansowe, które są... No to jest kropla w morzu potrzeb, tak, ale jednak tak, kropla. Tak, dokładnie, dokładnie tak. No, tak, żeśmy, tak związek zadecydował, że na takim poziomie po prostu będą stypendia usytuowane, żeby to też nie była jakaś, no nie wiadomo, śmieszna kwota, nie? Że, żeby oni też to mogli poczuć, nie? Że tak jak powiedziałeś, że to może być cegiełka do czegoś więcej. Paweł, ja gratuluję, bo mi się bardzo podobało. Ja co prawda też zawsze te wszystkie walki oglądam przez taki mały lufcik w aparacie, ale trudno, no tak, tak, niech tak będzie, niech tak zostanie. Gratuluję, bo to był fajny turniej. Nie spędziliśmy tutaj bardzo, bardzo dużo czasu, choć trochę spędziliśmy. No i cóż, no, ja liczę na więcej. Os, zapraszam. Za rok na pewno będzie Morska Perła. Także no, zapraszamy, nie? Zapraszamy zawodników, zawodniczki, ekipy, no i tyle, nie? Zróbmy to. Os. Dziękuję.